Fabiola Samborska, dzień dobry. Zapraszam na FMC27 Zdrowie, a w tym programie oswajamy menopauzę. No, menopauza to już tylko wnuki zostają. To jest nieprawda. Tak ma nie wyglądać to życie. Zmienić dietę, styl życia, relacje, pogonić toksycznego partnera, partnerkę. Wchodzimy do dużego sklepu. Półeczka, zdrowa żywność, a co jest ta cała reszta? Powinno być napisane Alzheimer, demencja, nerwica, depresja. Naszym gościem jest dr Tadeusz Oleszczuk. Dzień dobry, panie doktorze. Menopauza to jest temat, którego wiele kobiet się boi. I wiele z nas zastanawia się nad tym, co zrobić, żeby jak najdalej w czasie ten moment nadejścia menopauzy odciągnąć. To życie wygląda tak, że ta menopauza przychodzi faktycznie jak średnio, 51-52 lata. Natomiast te dziewczyny, które żyją w dużym stresie, w dużym napięciu, mają te niepoukładane relacje, nie akceptują własnego ciała, no to czasem 45. Natomiast menopauza zaczyna się w 35 roku życia. Domyślam się, że nie chodzi tutaj o to, że już w wieku 35 lat ileś kobiet tę menopauzę będzie przychodzić, ale zaczyna się ten proces, tak? Więc co należy robić? Jak my się powinniśmy przygotować do tego, żeby menopauza była jak najmniej dotkliwa w skutkach? Ja to mówię właśnie po to, żeby nie brnąć dalej, zmienić dietę, styl życia, relacje, pogonić toksycznego partnera, partnerkę, poukładać sobie, bo to, jeżeli ja tego nie zrobię, to za 15 lat będzie mi trudno to odkręcić. A w diecie jest dużo mitów, takich przekłamań, niedomówień. My strasznie dużo nie wiemy o tym, co powinniśmy i czego nie. A dieta w 80% decyduje, czy na jakieś choroby zachorujemy. Krótko mówiąc, w wieku 35 lat, a zapominam coś, a coś mi się tam działo, a nie tak było z erekcją, a nie było takiego libido, albo byłam zmęczona. Tylko to się dzieje coraz częściej. I w momencie, kiedy przyjdzie menopauza, kiedy spadnie poziom estrogenu, to kurtyna opada. Może odkrywa, kto się kąpał bez majtek. Czyli nie ma tak, że nam to ujdzie na sucho. Dlatego warto się przygotować do tej menopauzy, żeby wejść w nią z wesołą torebką, ale idąc na szpilkach. Bo też mam takie dziewczyny, które przychodziły 49-51 lat, już zawroty głowy, przestała chodzić na szpilkach, no właśnie, teraz chodzi znowu na szpilkach. Można uzupełnić te estrogeny. Ja bardzo zachęcam, że badania pokazują, ochroni nam to układ krążenia, libido utrzymuje estrogeny dodawane dziewczynom jako hormonalna terapia zastępcza, bo już im natura tego nie daje. My to możemy dawać bezpiecznie i skutecznie. Utrzymać ochronę układu krążenia, ochronę kości i libido, to życie seksualne. To nam się należy. A co z tą hormonalną terapią zastępczą? Bo to nie jest dla każdej kobiety. Kiedy ją należy wdrożyć? Dla tej kobiety, która tego potrzebuje, która przyjdzie i chciałaby dalej zatrzymać czas. Ja tak mówię, że zrobimy to, co było z panią, jak się pani czuła w wieku 40-45 lat, a nie będzie to równia pochyła, że coraz bardziej pani się za jakiś czas z tym pogodzi, że tak już musi być. Nie musi tak być. I my to możemy zrobić skutecznie i bezpiecznie na wiele lat, wykluczając ryzyko zachorowania na nowotworu, bo były badania w 2003 zrobione, źle były zrobione, bo średnia wieku było 63, już nie chcę w to wnikać, a poszła fama, że nie, bo po HTZ, po hormonalnej terapii zastępczej będzie ryzyko raka piersi. No nie, tam to ryzyko aktualnie wzrasta 0,08. To praktycznie, to nie wzrasta to ryzyko, mówiąc krótko. A skąd to się wzięło? Wiele kobiet boi się w dalszym ciągu hormonalnej terapii zastępczej. Ten mit jest dosyć silny. Silny i wśród lekarzy też. Jak lekarz usłyszy, że pani bierze hormony, to ja jestem sam ginekologiem przez 40 lat i też tak samo myślałem. Natomiast my w tej chwili mamy badania genetyczne. Proszę pani, 1 000 000 w Polsce kobiet ma mutacje genetyczne, z czego połowa o tym nie wie. Dlatego jak zrobi, to zupełnie inaczej wygląda profilaktyka. Czyli jeśli nie mam mutacji, bo zrobiłam badanie i wiem, że nie mam. Drugie badanie, onkopakiet 6 minerałów, cynk, selen, arsen, kadm, ołów, miedź. Robię sobie, mam wyrównane i już profesjonalny bliski ze Szczecina mówi, to wtedy ryzyko praktyczne nowotworu praktyczne wychodzi zero. Ale jest jeszcze trzeci czynnik, insulinooporność, o którym już mało kto mówi, wie i rozumie. I on zwiększa ryzyko raka. Insulinooporność. Jeżeli są wysokie poziomy insuliny, nam po 35 roku już one nie są potrzebne, te wysokie poziomy insuliny. One są potrzebne, jak rośniemy. Rośną nam mięśnie, kości, jesteśmy młodzi, dzieci, młodzież, to insulina jest potrzebna. Natomiast potem jak jemy i tak się zachowujemy, no to insulina rośnie i ona mówi komórkom rosnąć, rosnąć, rosnąć. No to zaczynają rosnąć komórki gruczołowe, piersi, jelita grubego, prostaty u chłopaków. Czyli trzy rzeczy. I to można ogarnąć. Mutację zrobić, onkopakiet zrobić i insulinooporność. Zrobić badania i ogarnąć dietą, aktywnością fizyczną. Są sposoby. Wspomniał pan o onkopakiecie. Ja powiem szczerze, mi nigdy do tej pory jeszcze żaden ginekolog nie zaproponował takich badań. Nawet nie będzie wiedział, jak pani mu przyniesie wyniki, bo ja też to widzę. To się trudno przebija, ale dzięki takim audycjom czy publikacjom edukacji
Cynk, selen, arsen, kadm, ołów, miedź, 6 minerałów, 60 kopakiet. Tam jest jeszcze żelazo, warto sobie zrobić witaminę D3, bo część osób ma niedobór, można jodowe w zbiórce moczu, ferytynę, jak ktoś uważa, że ma dobre jelita. Ale on kopakiet 6 minerałów, cynk, selen, arsen, kadm. Tam są selen, cynk i miedź, mówi jak pracuje nasza tarczyca, jak, co się dzieje z naszą odpornością. Bo jeśli to jest niskie, to mamy ryzyko nowotworów. I dla dziewczyn do 50 roku życia, jeżeli poziom ołowiu jest powyżej 7,5, to bardzo wzrasta ryzyko nowotworów. Chcecie by tak zatruć. Ołów jest obecny w opryskach, na przykład na owocach. A w sokach owocowych może być przekraczać normy bezpieczne. A dla chłopaków 13, żeby panowie nie czuli się niedopieszczeni. Ołów maksymalnie. Selen ma bardzo wąski zakres paska, 100-110, ale kadm na przykład 0,3, arsen 0,6 dla dziewczyn. Czyli jak już je coś, co jest opryskane, dlatego mówię, żeby biowarzywa jeść, no to może mieć tego arsenu za dużo. I ja widzę dziewczyna, która przychodzi 45 z rakiem piersi, no to selenu ma na przykład 300, a norma 110. A SO 110, a arsenu ma 24. Jak ty to zrobiłaś, dziewczyno? No więc spryskane winogrona. Są owoce, warzywa, które dodatkowo jakby bardziej ciągną tą truciznę, które są pryskane. No, to jest wyścig producentów żywności i zresztą to już nie jest żywność tak naprawdę, bo co to jest żywność? Żywność to jest coś, co ja zjem, dostanę z tego energię, przetworzę energię, albo mi tkanki będą rosły, będę rósł. Natomiast ja jem coś, na przykład zero cukru czy zero kalorii, a to jest tam tłuszcze trans, to już to nie jest żywność. Czy alkohol, to nie jest żywność. To jest produkt. To jest toksyna. O właśnie, wchodzimy do dużego sklepu. Półeczka, zdrowa żywność, a co jest ta cała reszta? Powinno być napisane Alzheimer, demencja, nerwica, depresja, bo to są stany zapalne, które się zaczynają w jelicie, czy w tkance tłuszczowej, czy, a potem się rozłożą po całym organizmie. Lęki, depresji, zaburzenia koncentracji, spadek libido, wzrost masy ciała, zaburzenia pamięci krótkiej. No to się wszystko dzieje bardzo często przy wysokiej prolaktynie też, przy za małej tarczycy. Część osób nie robi sobie USG tarczycy, bo, mimo że w rodzinie było na przykład, to też warto zrobić USG tarczycy z oceną objętości. To wszystko, o czym mówi pan doktor, ma wpływ na to, jak funkcjonujemy, jak zdrowi jesteśmy, jak szczęśliwi jesteśmy, a menopauza zależy właśnie od tego, jakie jest to nasze ogólne samopoczucie. Tak, tak, dokładnie. I ona nie kończy niczego, to może być najpiękniejszy okres w życiu. A no właśnie dlaczego? I część kobiet ma lepsze doznania, jeśli chodzi o orgazm, bo już nie zajdę w ciąży. Już nie ma tego stresu z tyłu głowy. To je otwiera wtedy na te doznania i warto się dalej otwierać, zmieniać techniki. Jest masa gadżetów przecież teraz. Super, są ładowane dotykowo czy indukcyjnie, że nawet już nie trzeba kabelków ciągnąć. Nie bać się tego. Jeżeli czegoś doświadczymy w życiu nowego, to potem nam się, no co to takiego ten wibrator? No i potem na wakacje zabieramy ze sobą. No i dobrze, bo seks jest piękny. Daje nam duże przyjemności. Czemu sobie? To jest potężna siła. Czemu sobie to odbierać i blokować się? A menopauza jest takim momentem otwarcia, bo już tak, nie mam obowiązków, nie mam dzieci, nie mam tej pracy, włożenia do szkoły, jakiejś tam kariery, już jestem na jakimś etapie, no tylko korzystać z tego. A doświadczenie mam, to co jest najcenniejsze w życiu, przecież seks się dzieje i zaczyna w głowie. Już wystarczy się przytulić, porozmawiać i już tymi słowami, nawet myślami można sobie to nakręcić. Oczywiście młoda osoba szybciej reaguje i bardziej impulsywnie, ale to tak jak dzieciaka wpuścić na imprezę, to on zje tylko to, co słodkie, powiedzmy. Ale dorosły sobie weźmie, kosztuje jakiś kilku potraw i będzie się cieszył smakami, przyprawami. No to my już to wiemy na tym etapie. Także no i teraz można sobie uzupełnić hormonalną terapię zastępczą, utrzymać libido, kości, układ krążenia, wszystko sobie pociągnąć dalej przez te 20-30. To nam się należy, ja o tym mówię. Powinien być seks w punkcie dnia, żeby zacząć seksem, dzień zakończyć seksem, żeby to było coś, co nam daje i relaks, że nie można się od tego uzależnić, a daje nam masę przyjemności. Nie odbierajmy sobie tego. Nie ograniczajmy się, że nie, no bo właśnie niby dlaczego. Żyjemy sami dla siebie. I 10% społeczeństwa buduje tą świadomość i chce to robić. To są ci reformatorzy, którzy w ogóle popychają świat do przodu. Natomiast 90% chce mieć bezpiecznie, chce mieć akceptację grupy społecznej i nie wychyla się. I zgadza się na taką ogólną tezę, że no menopauza to już tylko wnuki zostają. To jest nieprawda. Tak ma nie wyglądać to życie. Czyli orgazm po menopauzie. Jasne, to jest możliwe. To jest normalne. Mnie to nie dziwi i myślę, że... No zresztą, jak coś się wyprawia w sanatoriach, akurat największe ogniska, bo już nie można zajść w ciążę, to właśnie z sanatoriów chłopaki przywożą po 80, po 70 lat, po 80 i mówią, że było warto. Czyli no już puszczają te hamulce takie jakieś, że życie mi ucieka. Dlatego orgazm jak najbardziej po menopauzie i ja w ogóle nie widzę problemu, dlaczego nie. Jest to możliwe. Dlatego myśmy nie powinni odpuszczać i zrobić to, co możemy zrobić, bo to jest coś pięknego w życiu i dawanie sobie tej przyjemności nam też poprawia na pracę hormonów.
reguluje to wszystko, uspokaja tą burzę taką, którą się w nas dzieje. Tak jak inne używki, które są przyjemne, powodują działanie uboczne i niekorzystne dla zdrowia, no to to jest same korzyści dla zdrowia. Dieta może poprawić nasze libido. No jasne. I tak, tak. I podstawowa rzecz, bo są środki, które podnoszą, arginina, ashwagandha, czy nawet żejszeń koreański, to tak, to podniesie, tak, ale przede wszystkim, bo część osób, dlatego tutaj tak się nakręca, bo część osób mówi, co mam wziąć, czego nie jeść, co nam to libido zabiera. To jest najważniejsze. No to cukier niestety robi nam stany. Nie ma żadnej korzyści z jedzeniem cukru, poza taką chwilową przyjemnością. Czy fruktozy to już w ogóle. A soki to już no. A to prawda, że narząd nieużywany zanika? Tak. Jeśli będziemy się blokować, że przestanę mieć seks, no to wtedy nabłonek się robi coraz cięższy, śluzówka zaczyna wysychać, bo nie jest używana. Natomiast jeśli ja to robię w miarę regularnie, to tam cały czas są automatyzmy, że jak się przytulę, że jak się pocałuję, że jak już zaczynam działać, no to wtedy już tam się nawilżenie pojawia i tak dalej. Potem oczywiście 20, po określonym czasie u każdego inaczej, w zależności jak to wygląda. A nie, że kobieta myśli, żeby nie bolała, a facet, żeby nic nie czuł. No to, to coś takiego to nie działa. Natomiast jeżeli uprawiam regularnie, to te automatyzmy mnie zabezpieczają. Ale też są środki nawilżające też dodatkowo, bo mimo tego, że jest coraz mniej estrogenu, to ta śluzówka staje się coraz bardziej delikatna, sucha, tak. Ale przede wszystkim używanie tego narządu to zabezpiecza przed tym zanikiem i te środki nawilżające, które dodatkowo można stosować. Mężczyźni mają tę wygodę, że mogą zastosować niebieską tabletkę w razie potrzeby. A czy dla kobiet istnieje taki środek, który może pomóc to libido w jakiś sposób pobudzić? Bezpośrednio nie ma takich tabletek, jak dla. Zresztą budowa narządów płciowych jest różna. O libido u kobiet to ma wpływ stres, właśnie ta prolaktyna, jakość dnia, jakość relacji z partnerem i świadomość własnego ciała, bo dziewczyny nie akceptują swojego ciała często. To trzeba przepracować. Można pójść na psychoterapię, czy nawet parcie sama przerobić, dlaczego ja się blokuję w tym seksie. Czyli jak to przepracujemy, nagle się otworzy dziewczyna. Zresztą to czasem widać, że jak na plaży na turystów się ogląda, to młode dziewczyny. Czy na przykład na mieście, okej, okay. Dziewczyna wyjdzie młoda, pokaże się, ale w miarę upływu lat coraz bardziej się potrafi otwierać, bo już nie ma problemu. Przestaje się wstydzić. Dokładnie. Proszę powiedzieć, czego w takim razie chcemy uniknąć, czyli jakie są najbardziej nieprzyjemne objawy menopauzy? Uderzenia gorąca, to nie daje spać, to w pracy bardzo przeszkadza. Ja często widzę, że to jest efekt wysokich skoków prolaktyny. To można zbadać i można leczyć. Ale to są takie symptomy, które strasznie utrudniają życie. Brak energii życiowej. Panie doktorze, ja co roku wychodziłam na wiosnę do ogródka, teraz ja siedzę, płaczę, nic mi się nie chce. Zimne stopy, dłonie. Zaburzenia miesiączkowania przede wszystkim. Miesiączka już nie jest regularnie co miesiąc, tylko powstaje co dwa, co trzy miesiące, zaczyna się spóźniać, potem może wrócić, ale zaczyna się ten cykl wydłużać. To są takie objawy, które już pokazują, my wtedy robimy FSK estradiol, zobaczyć po wynikach hormonalnych, czy to już jest ta menopauza, czy nie, bo na podstawie tych wyników ja to mogę stwierdzić. Zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, pamięci krótkiej, czyli ja pamiętam, ale dopiero po jakimś czasie sobie przypominam. To, co się zaczyna w wieku 35 lat, ja to zwalę na stres, na przepracowanie, to tutaj to się robi coraz częściej i zaczyna mi, muszę sobie zapisywać różne rzeczy. I też widzę, że w określonych dniach idzie mi lepiej w robocie, a w określonych, no czuję, że to mi ucieka. To właśnie spadający poziom estrogenów, spadek libido też, wydolności takiej, energii życiowej, to jest efekt tych spadku poziomu estrogenów. Dlatego ja namawiam do tego, żeby zrobić badania, czy wykluczyć ryzyko nowotworów chorób układu, zmienić dietę i pomyśleć o tym, żeby najmniejsze, bo to indywidualnie się dostosowuje, hormonalną terapię zastępczą, uzupełnić sobie to, co już mi natura zaczyna zabierać. A możliwa jest menopauza bez żadnych niekorzystnych i przykrych objawów? Tak, tak. 1/3 kobiet po prostu mówi, że przestała miesiączkować, ale ja widzę, co to są za dziewczyny. One żyją w szczęśliwych związkach. Żyją poza miastem, mają poukładaną pracę, która się sama kręci już potem, czyli nic, o nic nie muszą zabiegać. Realizują się na swój własny sposób, są świadome siebie. To są dziewczyny, które tam medytują, które ćwiczą jogę, które mają kontakt z przyrodą, bo często też obserwuję, co się tam u nich dzieje. To tak są takie dziewczyny, które... Ona mówi, że ja tylko wypłynęłam na spokojne wody oceanu i tylko tyle. Przestałam miesiączkować, a dalej mam męża, z którym się umawia na noce poślubne i jest fajnie. Załóżmy, że jest to mniej więcej 55 rok życia, menopauza przechodzi gładko, jest fantastyczny seks. Jak to długo może trwać? Jak długo będziemy o to dbali? O dietę, aktywność fizyczną, dobry sen, bo
7-8 godzin snu jest potrzebne po to, żeby mózg się mógł zresetować. Tam jest taki proces autofagia. Jeżeli nam się zbierają śmieci w komórkach i my tego nie wyrzucimy, no to, to sen jest taką autofagią, że my w tym momencie podczas snu wyrzucamy te śmieci komórkowe i mózg się oczyszcza. Rano wstajemy, mamy clear. Taki. A tak jak nie pośpię albo śpię 3-4 godziny, albo budzę się co chwilę, to rano po jakichś kilku dniach będę i alkohol to psuje bardzo mocno. Dziękuję bardzo za rozmowę, a Państwa zapraszam do zadawania pytań, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.